Cześć moi drodzy, z tej strony Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV. Chciałbym pokazać Wam moim zdaniem najfajniejszą budżetową ładowarkę impulsów, jaka jest na rynku. Prostą, skuteczną, gdzie nie musimy zapisywać 100 presetów, ale kilka konkretnych oraz scenicznie możemy używać jej z dwoma przypisanymi, najbardziej ulubionymi, ze wszystkimi modyfikacjami, jakie tutaj możemy zastosować, a możemy zrobić naprawdę wiele. Posiada dwa switche do zaprogramowania swoich ulubionych dwóch impulsów, które chcemy wybrać w tym momencie. Posiada, uważajcie, tak jak wspomniałem, 12 kolumn angla, ale posiada jeszcze 4 sloty na nasze użytkownika tutaj impulsy, więc jeżeli chcemy, możemy je tu zapakować. Dodatkowo posiada symulację preampów na lampach konkretnych i tutaj mamy na L34, L84, 6L6 i 6V6 oraz możemy wyłączyć w ogóle ten tryb, czyli jeżeli wychodzimy z jakiegoś naszego preampu wzmacniacza i chcielibyśmy użyć tylko ładowarki impulsów, no to nie ma z tym żadnego problemu, ale oprócz tego, że posiada właśnie ten tryb, ważne jest to, że możemy podpiąć tutaj nawet zewnętrzny jakiś distortion, overdrive i tak dalej, wybrać sobie końcówkę mocy i traktować ten nasz overdrive jako preamp. Tutaj mamy symulację końcówki mocy, w tym momencie idzie sobie impulsik i więcej, możemy wybrać sobie mikrofon i mamy tutaj od 57, 58 przez 421, 441 i dużo więcej, bo tu są te najbardziej grube mikrofony. Możemy tutaj znaleźć wszystko, co nam jest potrzebne. Jeżeli chcemy, możemy tego użyć. Jeżeli nie chcemy, możemy użyć tylko tych impulsów, które sobie zapakujemy bez konieczności używania tych symulacji mikrofonów. Dalej, posiada presens, czyli jeżeli któryś fajny, analogowy taki, malutki, możemy sobie nim pokręcić z automatu i słyszysz, a nie tam klikasz guziczkami, aż się ten pasek cyfrowy przemieści. W czasie rzeczywistym możemy sobie tym presensem podziałać. Więcej, mamy master również tutaj, który również możemy w czasie rzeczywistym, tylko ruszając gałką, już mieć pod ręką. To jest bardzo przydatna rzecz. Tutaj mamy duży potencjometr, dzięki któremu obrotowo, skokowo wybieramy sobie te właśnie impulsy. Dalej, co fajnego? Tu jest fajny temat. On dotyczy w tym momencie dotyczy mikrofonów i mamy tutaj dystans, czyli oddalenie. Słyszymy, jak się ten mikrofon oddala i również ruch od kopułki, od centralnego punktu, żeby znaleźć sobie ten sweet point, tak jakbyśmy to robili faktycznie na kolumnie. Posiadamy gniazdo zbalansowane, bez balansu. Posiadamy ground lift, gniazda input oraz true i switch, instrument i linia. Posłuchajcie, jak gra to urządzenie. Aha, dodam jeszcze tylko, że USB tutaj do ładowania impulsów ITP oraz gniazdo na 9V ze standardową polaryzacją z minusem do środka. Posłuchajcie jeszcze raz, jak gra ta ładowarka impulsów Angla.
rewelacyjnej jakości kolumny, naprawdę rewelacyjnej, będę się powtarzał. Możliwość zapakowania 4 ulubionych impulsów. Ktoś powie, a bo ja bym wolał mieć tych impulsów tam nie wiadomo ile. Uwierzcie mi, mam całą tonę impulsów, bo pracowałem na Kemperze, pracowałem na Helixie, pracowałem na Axe. Impulsów mam całe tony, używam zaledwie 3 ulubionych. 3 ulubionych. A przypuszczam, że są ludzie, którzy używają jeszcze mniej. Ile kolumn wozimy ze sobą na scenę i na koncert? Zazwyczaj jedną. Tu mamy ich 12 plus 4 jeszcze nasze użytkownika. Możemy użyć tego jako urządzenia z symulacją końcówki mocy na różnych lampach, z symulacją mikrofonów. W czasie rzeczywistym możemy zmieniać tutaj konfigurację od przesunięcia mikrofonu poprzez jego oddalenie czy przybliżenie. Mamy master, mamy presens. Możemy wpiąć tu jakiś, nie wiem, nawet choćby starego poda, jak pod to podepniemy. Dzięki temu urządzeniu możemy zmienić go w nowoczesną maszynę. W nowoczesną maszynę. Jest ona, ta kostka u nas w bardzo dobrej cenie. Polecam Wam zaznajomić się z tematem, bo naprawdę warto. Trzymajcie się, cześć.